Business Meet Students to konferencja, która była spotkaniem studentów z menadżerami przedsiębiorstw, w tym firm startupowych. W ramach tych spotkań chcemy pokazywać postawy przedsiębiorcze, chcemy pokazywać młodym ludziom, że ta innowacja, której dzisiaj oczekujemy od gospodarki, ona przydarza się, jak mówił Pascal, tylko i wyłącznie umysłom przygotowanym. Stąd też na wymagającym rynku technologicznym, rynku robotyzacji, automatyzacji, dzisiaj potrzeba nowych kompetencji i te kompetencje chcemy wśród młodych ludzi kreować. Głównym celem konferencji było podzielenie się ze studentami doświadczeniem w zakresie tworzenia, zarządzania i rozwijania firm. Chcemy poprzez Business Meet Students wprowadzić czy pokazać studentom, jak można realizować ścieżki kariery w oparciu o własne pomysły, w oparciu o startupy, w oparciu o dobre praktyki, które tutaj właśnie na tej konferencji mogą usłyszeć nasi studenci. To bardzo ważne, żeby studenci nie bali się własnej działalności, nie bali się wchodzić na rynek z własnymi pomysłami. Oczywiście trzeba robić to inteligentnie, trzeba to robić w oparciu o pewne mechanizmy, które są dostępne na rynku, o wsparcie finansowe różnych instytucji. To właśnie dzisiaj jest celem naszego spotkania z naszymi studentami. Chcemy im o tym po prostu opowiedzieć. Jednym ze współorganizatorów był Klub Innowatora, który został powołany jako klub zrzeszający kreatywnych młodych ludzi, studentów. Klub Innowatora to inicjatywa, która powstała w październiku 2017 roku z mojej inicjatywy. Jest to otwarta platforma dla młodych ludzi, dla młodych, kreatywnych ludzi wraz z uczelniami, która ma być taką inspiracją, pokazywać dobre przykłady, tworzyć tą otwartość i kreatywność w powiązaniu w nauce. Nasi partnerzy Politechnika Śląska i Akademia WSB rozwijają, angażują się i stąd też dzisiejsze spotkanie, na którym przyjmiemy do naszego klubu nowych członków. Klub Innowatora Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest platformą edukacyjną i treningową, służącą wymianie wiedzy i doświadczenia. Politechnika Śląska należy do członków honorowych oraz partnerów klubu.